Dbasz o oczy? Nie. Nie nie, nie. nie, nie, nie zdążyłem wygooglować, jak się dba o oczy. No, do okulisty się idzie albo się na przykład z, z, zmienia w okularach te diopty. Tak, no to nie, to tego nie zrobiłam. Książki. Magazyn do słuchania. Zapraszam Michał Nogaś. Nie dojadasz. Nie, nie dojadam, ale... Bardzo, bardzo nieregularnie jadam. E... I, I tak następnym no jestem, jestem zaniedbanym człowiekiem. Dzień dobry Państwu w Nowym Roku. Niektórzy, jak słychać, jeszcze muszą pić wodę. Trzynasty odcinek Książek Magazynu do Słuchania. Bardzo się cieszę, że Państwa i moim gościem jest dzisiaj poeta. A jaki jest ten drugi zawód wyuczony obecnie? Wyuczony, no to chyba e, Instagramer? Straszne słowo. O rany powiedziałem to. Storymaker? Storymaker, storyteller. E tak. Jakob Manstein. Dzień dobry w Nowym Roku. Dzień dobry. Powiedziałem, że poeta. Pamiętasz jakieś swoje wiersze jeszcze? Czy pamiętam swoje wiersze? E <laughs> przypomina mi się anegdota, jak kiedyś e zostałem zaproszony e na casting do filmu i to był film Papusza Krauzego i miałem zagrać, wcielić się na rolę poety i ustawili przede mną kamerę i pani zadała mi kilka pytań. Ja tam nie musiałem żadnych scenek odgrywać, natomiast poprosiła mnie, żebym powiedział swój wiersz z głowy. Ja przypomniałem sobie najkrótszy chyba, jaki napisałem i w połowie zapomniałem tekstu. I nie dostałem tej roli. Dostał ją Antoni Pawlicki, ale no to mam wrażenie, streszcza, znaczy streszcza to była dosyć długa historia. <noise> w odpowiedzi na pytanie, czy pamiętam swoje wiersze? Raczej nie, nie, nie pamiętam. Nie pamiętam też ostatnio, nie czytam. Nie jeżdżę na spotkania autorskie, mniej piszę, więc no gdzieś tak one mi się rozpływają w głowie, chociaż mam taką pęczniącą pokusę w sobie, żeby, żeby przypominać e, światu, że e, nie tylko z tym śmieszkiem, e, że mam też w sobie <grym> nieco głębi i chciałbym wyrzucać e, na stories wiersze i, i napisałem taki wiersz e, Paul Celan wychodzi, e, czy Czelan, to różnie ludzie czytają, Wychodzi na balkon i to jest ostatni wiersz z, mojej drugiego, z mojego drugiego tomu poetyckiego i uważam, że to jest bardzo ładny wiersz i, um, i to jest wiersz jesienny. Mamy wprawdzie zimę, ale czuję taką pokusę, że, żeby go w końcu wrzucić. Aha, myślałem, że teraz wygłosić. E, no mógłbym go pewnie odnaleźć. Bardzo proszę. Ja teraz będę wyjaśniał, co się dzieje. Jakoby przypadkiem wyszedł z Instagrama i wchodzi do sieci innej i będzie szukał swojej, a może masz w telefonie zapisane, nie piszesz wiesz, w notatniku? No właśnie, właśnie nie, ale mam w ebooku moje dwie książki, na takie właśnie okazje. A, świetnie. Ja Więc... tylko powiem, przypomnę tym spośród naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy albo nie mają pojęcia, albo zapomnieli, albo nigdy się nie spotkali z poezją, jakoby poza poezją życia. Że jest między innymi laureatem nagody Silesy w kategorii Debiut, więc zaistniał w świecie polskiej poezji. No i powiedzmy sobie to po cichu, delikatnie, wielkie nadzieje w nim pokładano. A tymczasem. Ale nadzieja umiera ostatnio. Wgłupia się w internecie. No więc dobrze, no jest ten wiersz. Polczelan wychodzi na balkon. Była jesień, a Polska rozkwita jesienią. Przy takich kolorach trudno nie pomyśleć, jaka piękna jest przyroda, gdy umiera, jaka szkoda, że nie można tego również powiedzieć o ludziach. Z drugiej strony byśmy się pochorowali, pożegali wszyscy w domu od nadmiaru piękna, a nie o to w życiu idzie, aby na czworakach iść przez życie, ale o to, aby wyjść raz na balkon i zajęknąć szeptem z bólu. Popatrz matule, jakie piękne tej jesieni są kolory, jakie są obrzydliwie piękne. To jest tak trochę o Polsce, wiesz. To jest tak trochę o, o Polsce, ale myślę, że bardziej jest o przemijaniu. Ale można powiedzieć, że Polska w jakimś sensie przemija. To znaczy, ta polska, którą ja znałem, i która może niespecjalnie mi się podobała, przemija i rozkłada się w taką polskę, która jeszcze bardziej, jeszcze bardziej mi się nie podoba. Więc może w tym sensie ten wiersz był pożegnaniem. Z tą Polską, na którą narzekałem, i powitaniem tej Polski, y, której nie lubię. Której nie chciałeś. Której nie chciałem. Ale a propos chcieć, nie chcieć, to słyszałem, że są jakieś wysyłane sygnały w Twoją stronę, żeby może jednak y, ten trzeci tam Poetycki kiedyś powstał. Podobno jest takie ciśnienie wywierane na Twoją skromną osobę. Jest rzeczywiście. Co jakiś czas dostaję. Y, Maila z pytaniem, czy już skończyłem pisać, na którego odpowiadam, że nie, że jeszcze nie skończyłem. I ja w rewanżu pytam, czy planujemy dodruk mojej drugiej książki? I w ten sposób chcę zyskać na czasie. I ten dodruk był planowany, ale coś się kontaktuwał ostatnio. A czy wiesz, w jakiej liczbie egzemplarzy był wydany twój drugi tom? Wiem, że on oryginalnie był wydany w liczbie tysiąca egzemplarzy, a Później następowały do druki i tych do druków było nawet nie wiem ile. Wiem, że na pewno były dwa, może były trzy. W każdym razie książki już nie ma i nie można ich dostać. A ja mam tylko jeden egzemplarz, gdybym chciał tak troszkę po megalomańsku komuś wręczyć moją książkę, to muszę ją po prostu wydrukować mm. na drukarce i wręczyć taki wiesz plik kartek niezbindowanych. A komu byś chciał wręczyć swoją książkę? No na przykład moim znajomym, którzy nie znają mnie od tej strony, od tej strony poetyckiej, których poznałem już później w życiu i którzy znają mnie właściwie jedynie jako śmieszka. A później ten śmieszek się trochę konfrontuje, bo ja na spotkaniach towarzyskich wcale nie, wiesz, nie... nie. Nie wskakuję na sofę i nie macham rękoma i nie, nie jestem mm, kubą wojewódzkim. No znam cię tyle lat i zawsze mi się y, taką osobą, która na spotkaniach towarzyskich siedzi w kąciku, trochę dłubie w bucie i tak jest w ogóle nieobecny, tak zastanawia się. Bo ja jestem człowiekiem y, bardzo prywatnym, pomimo tego, że prowadzę życie właściwie głównie w social mediaх. Ale jestem raczej człowiekiem prywatnym i myślę, że jestem człowiekiem namysłu, z czego wynika jakiś mój wewnętrzny dramat, ponieważ buty, które teraz noszę, to są buty szybkiej reakcji, tempa. To ja nie jest na... bezpieczne, co mówisz, za chwilę się zgłosi jakiś sponsor, który produkuje buty, Buty szybkiej reakcji. Ale ja, jest... ja się też, ja się od czasu tego boomu na Make Life Harder, ja się w, wytrenowałem w odmawianiu i tych propozycji e, codziennie przychodzi bardzo dużo. Ja już nie mam problemu, żeby odmawiać, e, e, więc niech się odzywają. Moja kochana anegdota e, na temat Doroty Masłowskiej jak to kiedyś napisała o Kefirze i podszedł do niej w czasie jednego z festiwali literackich producent Kefiru z okolicy tak. i zaproponował jej występ w reklamie. Możemy nazwę wymienić? Na K. Na K. Kras. Mhm. 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 Tak pamiętam. Krasny I, to kraj. E, I mi się wydaje, że ja nawet e, po tej rekomendacji pierwszy raz spróbowałem e, tego Kefiru. BDB. E. Tak. No także wracając... E, ja tak, ja tak dryfuję, mówię i za chwilę już jesteśmy. Gdzieś, Było o butach szybki. Gdzieś Indzy, tak, mhm. bo mówiliśmy o butach, a y, myślę, że jakiś taki dramat w związku z tymi butami przeżywam, ponieważ y, ja tak jak na tych spotkaniach towarzyskich lubię sobie gdzieś usiąść z boku i od czasu do czasu y, się włączyć do rozmowy, y, tak zazwyczaj jestem po prostu. Y, ja nie jestem tym człowiekiem, który na dinner party siedzi w środku i nadaje dynamikę. Czyli nie jesteś wujkiem Zbyszkiem, który nie, nie, na każdy temat ma coś do powiedzenia? Myślę, myślę, że nie. Myślę, że nie jestem, a jednocześnie trochę wtłuczyłem się w taką rolę, gdzie, gdzie, gdzie zabawiam i Poprawiam humor i trochę jestem takim wujkiem, nie wiem czy Zbyszkiem, czy, czy, czy wujkiem Patrykiem, takim bardziej nowoczesnym, może Olafem. W każdym razie zabawiam wiele osób i, i tutaj konieczne jest szybkie reagowanie. Już trochę nie ma czasu na ten namysł. Make-Life Harder do tej pory, czy znaczy do tej pory, jeszcze trzy lata wstecz, to były głównie teksty i to były długie teksty teraz to jest komiks to jest opowiadanie przy pomocy obrazku No właśnie nie było chyba listu do Paolo Sausy Nie było nie było nie było i trochę nad tym ubolewam bo to jest jakaś już tradycja tych listów otwartych MLH do polskiej reprezentacji do pana Boga do prawa i sprawiedliwości do opozycji także i tutaj nadarzyła się świetna okazja żeby napisać list do Paolo Sausy i, I po prostu, no nie, nie, zdążyłem. nie zdążyłem, Z tego co widziałem, to pan Mateusz Boryk napisał list do Paulo Sousa. Po angielsku. Tak. I tak. po portugalsku też. Po portugalsku tak. też, o proszę. No to o, tak, ja, ja czytałem tylko po angielsku. I czytałem te takie zabawne riposty na ten list. No jakby ból w narodzie jest, jest odczuwalny. Ale to jest ten sam naród, który, kiedy Polakom nie szło w grze, to kazał panu Dokładnie. Paulowi Żeby sobie zrobić poszedł. to, co on właśnie zrobił, prawda? A teraz się okazuje, tak. że jednak tu jest jego miejsce, tu jest jego hajmat. No, bo myślę, że to e, tutaj naruszył jakiś e, e, nerw psychologiczny Polaków. E, to znaczy, <gryw> my sami między sobą... E, Myślę, że prowadzimy taki, taką zgodną rozmowę. Panuje między nami konsensus co do tego, że tu jest źle. Ale w momencie, kiedy ty ten grajdołek opuszczasz, to już jesteś automatycznie zdrajcą. To znaczy, jeśli nie będziesz z nami cierpiał, no to nie jesteś fajny. Tym bardziej on jest jeszcze w, w, w o tyle złej sytuacji, że on jest obcokrajowcem. Więc no, złej. Dla niego dobry. On po prostu może się spakować i wyjechać. Ale jednocześnie no to daje pożywkę jakimś takim też ksenofobicznym wyziewom na, na Twitterze. No i wiadomo, jest teraz aktualnie chyba największym zdrajcą Polski. Dezerterem jest. Dezerterem. Mnie, mnie, nie minie, oczywiście, tak. mnie, mnie oczywiście też z takich zupełnie ludzkich pobudek nie podoba się, co on zrobił, bo Um, uważam, że tak się człowiek nie powinien zachować, że to można było zrobić w o, o wiele bardziej cywilizowany i też zapowiedziany sposób, a nie gdzieś tam z drugiej ręki przez media portugalskie czy brazylijskie. To nie było fajne, ale jednocześnie te, te lamenty i to wylewanie żółci, które później nastąpiło, no jest chyba jeszcze, jeszcze bardziej powodem do żartów. No, okej, okay, ale kiedy myślimy o panu Paulo Sousie, który wyjechał z Polski. Y Kosztowało go to tylko 300 tysięcy euro podobno i już jest wolny. Kiedy myślimy o tym rodzaju zachowania, którego byliśmy świadkami i o, o tym rodzaju polityki, którą prowadził i jak się pożegnał, no to przecież to się niczym nie różni od tego, jak wygląda na przykład życie polityczne w Polsce. Tu są jeszcze większe faule. No tak. Jakoś do tego umiemy przywyknąć, natomiast do, do tego, że robi to ktoś... Spoza narodu, to już niekoniecznie. Tak, tak, tak. No bo on, on, on jest trochę jak ten, jak ten gość w dom, przyjęty, który okazał się zdrajcą, który najadł się, podziękował i tyleśmy go widzieli. I myślę, że jest żaden pierwiastek urażonej, urażonej dumy, takiego porzucenia, być może nawet zazdrości. Ee, że on po prostu mógł stąd wyjechać i, <laughs> i zacząć żyć innym życiem w ciepłym kraju. Oczywiście, w kraju, który też nie będzie pozbawiony problemów, ale, ale no myślę, że on nie miał tutaj łatwego życia. I, i, i gdybym miał wejść w buty Paula Sousy, który nie, nie przypominam sobie, żeby słyszał jakieś pochwały, też niespecjalnie może muszło w reprezentacji. Ale no w takiej atmosferze no trudno budować coś, 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 coś dobrego. I mam wrażenie, że to jest piętno, z którym mierzą się kolejni trenerzy polskiej reprezentacji od czasu Nawałki. Nawałka był takim uświęconym, batyfikowanym trenerem. Każdy kolejny już był właściwie trochę jak, jak trenerzy Legii na chwilę. I, no i trudno w tej sytuacji tutaj poczuć się jak w domu. No, ty nie dostałeś propozycji objęcia reprezentacji? Nie, 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 jeszcze nie, chociaż zgłosiłem aneks. Y, y, w sensie, nie, an, aneks, zaraz ja pomyliłem, teraz ja mam głośno akces. Access. To, tak jest. To na A i to na A. To na A i to na A. Y, ale, ale jeszcze nie dostałem odpowiedzi, ja chociaż mam doświadczenie. Grywałem y, w Champions z y, Grywałem w Bałtyku Gdynia. No, widziałem trochę meczeków, nie mówię, że nie. Ale grywałeś w ataku, w obronie? Ja grywałem, ja grywałem w ataku i w pomocy na pozycji ofensywnego pomocnika. Nie byłem jakoś bardzo bramkostrzelny, bo też nie byłem chyba wybitnie szybki. Ale pamiętam, jak kiedyś na Bałtyku strzeliłem bardzo ładną bramkę kolankiem. Która do dzisiaj gdzieś tam e, w kuluarach e, jest wspominana. No, jest, jest wspominana mhm. gdzieś tam przy okazji tej bramki Lewandowskiego z przewrotki, za którą teraz dostał w Dubaju nagrodę. A to było w tym czy w tamtym wieku? To, to było w tamtym wieku. No to już najstarsi piłkarze tylko mogą nie pamiętać. Ale, ale chyba pamiętają, wszyscy mi się wydaje. To była bardzo ładna bramka, i chyba na 1-0 w ogóle. Więc bramka na wagę zwycięstwa. Chciałem jeszcze zamknąć wątek poetycki. Zanim przejdziemy do tego, co teraz jakby interesuje cię najbardziej, czyli bezpośredni kontakt z odbiorcą, ale niekoniecznie poezji. Powiedziałem o tym, że są naciski, żebyś napisał, wydał trzeci tom. Ty powiedziałeś, że są naciski, żeby wznowić twoje poprzednie, to właściwie już dzieła wybrane. Tak, tak tylko, że to są życia. naciski z mojej strony. Ale czy to jest tak, że teraz przez chwilę bądźmy poważni, jeszcze bardziej niż yy, w ciągu tych 16 minut rozmowy, y, masz także kompletnie, jakby nie masz czasu, siły, ochoty na tworzenie poezji, czy po prostu tak cię wciągnęła twoja obecna działalność bycia śmieszkiem, że gdzieś ten gen poezji, czyli jednak też trochę wypienia, y, zaniknął? <trym> Odchrząknę, Przepraszam, ja nie ciężkie pytanie e, nie, nie, nie zaniknął. Tego jestem pewien i jestem pewien też, że wiele moich takich codziennych frustracji związanych z tym, że robię to, co robię, e, wiąże się z tym, że nie mogę robić tego, co właściwie kocham. E, mimo, że nie byłem jakimś wybitnie płodnym poetą, bo wydałem do 33 roku Życia, raptem e, dwie książki. To nie jest jakoś, jakoś dużo, no ale sprawiało mi to i sprawia mi ogromną, e, ogromne cierpienie. E, ale takie cierpienie, mam wrażenie, e, uszlachetniające i też w jakimś takim perwersyjnym sensie e, przyjemność. I nie mogę tego robić z tego prostego powodu że nie mam na to czasu i to nie jest tak, że ja te, wiesz, że, ta wrażliwość, że ta wrażliwość da się wyłączyć. Nie, ona jest i ona właściwie, i ona mi się uruchamia co jakiś czas, a ja po prostu, wiesz, na koniec tego 16-godzinnego dnia pracy, bo mogę nawet sprawdzić w telefonie, żeby nie być gołosłownym, ile czasu spędzam w ostatnim tygodniu przed telefonem, a, te wykresy, które są takie bardzo dołujące eee, dla wielu. Mhm. Tak, no więc, no więc to jest aktualnie ostatni tydzień, ale to był tydzień świąteczny, więc trochę mniej, to jest 14,5 godziny przed telefonem. Dziennie. 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 No ale musiałeś trochę sałatki zjeść. No musiałem trochę tak. No, no tu mam prawie 10 godzin wolnego. Na trawienie. Mm, więc. <grym> Więc sporo, ale wygląda to w ten sposób, że to nawet dochodzi do 16 godzin, tak jak niektórzy by chcieli. 16 godzin pracy dziennie. A masz tak, że się budzisz w nocy i mówisz: o Jezu, muszę coś rzucić na insta bo na nie. przykład Ameryka nie śpi. To znaczy, jeśli coś się dużego dzieje, no to rzeczywiście kończy się wieczór. I była tak, że że z Karoliną przygotowujemy popcorn, już równo układamy tam kocyk, przytulamy się do ciebie i, i, i przez 45 minut wybieramy film. I nie wiem, nie... czy nie powiedziałeś, przytulamy się do ciebie, jakbyście się do mnie przytulali, do siebie A, się przytulamy. Do, 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 mhm. Tak, do siebie nawzajem. Ja chciałem tutaj klotki wszelkie A, przeciąć od razu. I, e, i wybieramy ten filmik, i gdy już w końcu go wybierzemy, to e, wtedy następuje e, na przykład e, szturm na Kapitol. I to jest taki moment, kiedy ja, jakby, dziękuję mojej partnerce za te 45 minut <laughs> przygotowań i muszę wrócić do roboty, bo, bo są takie sytuacje, no, które no, nie mogą czekać do rana. Ja sobie wiele rzeczy zostawiam na rano, więc kiedy żegnam się o tej 21.00 z ludźmi, mówię im do jutra, no to faktycznie już nie czytam, nie. Nie patrzę, niczego nie wrzucam, ale bywa też tak, że, że no, dzieje się coś większego i wiesz, no, jakiś, jakiś kataklizm, czy, czy no właśnie szturm na kapitol, czy, czy jakieś nocne głosowanie w Sejmie. No to wiadomo, że wtedy no, ja nie mam tego wieczoru i Karolina oczywiście ubolewa nad tym, ale, e, ale e, no, takie życie. Jeśli głosowanie w Sejmie, to tylko nocne, bo jak jest dzienne, to musi być reasumpcja, to już jest jasne. Tak, to już jest jasne. Jak jest, jest zbyt jasno, to oni mylą te przyciski. No właśnie, no właśnie, no właśnie, już chyba wolą te reasumpcje, nie muszą po nocach siedzieć. <laughs> Skoro o tym powiedziałeś, to wyjaśnimy tym spośród naszych młodszych słuchaczy, którzy nie pamiętają dawnej Polski i dawnego świata. Że Karolina to jest teraz osoba, która z tobą tworzy profil Make Life Harder, a wcześniej robiłeś to z Rafałem, który miał cię już dosyć i wyjechał za wodę. Tak, tak. Wyjechał do Nowego Jorku. No i ja myślę, że tak naprawdę Rafał tęsknił za stabilnym życiem, bo życie w Make Life Harder, tak jak wiesz, tak jak teraz powiedziałem coś sobie planujesz, albo jedziemy na wakacje. Ja też z wakacji nie mam tyle, ile chciałbym mieć, bo ja muszę te 8 godzin poświęcić na Malchadzienie, więc, więc jeśli wyjedziemy sobie gdzieś na wakacje, jesteśmy na Krecie, mamy basen, jest piękna pogoda, no to ja i tak muszę się gdzieś zainstalować w cieniu i po prostu czytam te wiadomości i śledzę to, co się dzieje w kraju. A czemu nie możesz tego na kołku zawiesić na tydzień? E, nie wiem właściwie. Nie wiem, myślę, że to już, że, że coś mnie w środku samego blokuje, ale jest też... może możesz zrobić konkurs na wice Mansteina i po prostu w czasie, kiedy ty jesteś na urlopie, to ktoś za ciebie to trochę, prowadzi. Trochę, trochę, trochę mi się bawia. Ja ciągle mam, ciągle mam w pamięci tę, nie pamiętam jej nazwiska, dziennikarkę, która e, wrzuciła głupiego tweeta i wsiadła e, do samolotu. Leciała gdzieś, nie wiem, z 6 godzin, jak wylądowała po tych sześciu godzinach i odpaliła internet, to okazało się, że już jej nie ma. Że po prostu kultura jej podziękowała, na jej biurku już w kartonie są zapakowane tam wszystkie tam statuetki, nagrody. A wrzuciła głupiego tweeta i cała jakby burza i cała dyskusja na jej temat wydarzyła się podczas jej nieobecności, kiedy ona była w chmurach. Czyli FOMO. E, czyli tak. E, i ja mam takie poczucie, że y, jakiejś takiej nadmiernej troski MLH. Mm. E, to znaczy, jeśli coś mi się, nie wiem, noga powinien, to mam też możliwość, żeby to szybko skorygować. Gdybym poświęcił e, e, gdy, inaczej, gdybym oddał komuś Make Life Harder, to żyłbym w wiecznym e, stresie i strachu, e, że, e, że poszły treści, które nie powinny pójść. I to wiadomo, nie ten ktoś będzie ponosił za to konsekwencje, tylko ja więc, więc umówiłem się sam z sobą, że ja to będę robił. Póki, że prezydent jest tylko jeden. Póki tak. mam siłę. No, chociaż chociaż jest, to, jest, jest to wyniszczające. Ja myślę, że w ciągu tych ostatnich e, prawie trzech lat e, bardzo się postarzałem i, e, i jest we mnie mniej radości życia. E, bo, też, bo też takie intensywne trzymanie e, ręki na pulsie i otwieranie tego, tego, tego sztambucha Polska i, i śle, śledzenie. Co, Sztambuch Polska, to powiedziałeś, tak? Tak. Wspaniałe. Co co, co, co powiedział Janusz Kowalski, jakie mamy relacje z Unią, jak wygląda sytuacja walki z COVID-em, jakby to wszystko jest tak depresyjne i przygnębiające, no, że trudno, trudno się jakoś tak w środku nie, 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 nie postarzyć. Zapisuję sobie w głowie hasło Janusz Kowalski. Za chwilę do niego wrócimy, ale chciałbym jeszcze, odnosząc się do rozmowy o poezji, w ogóle o twórczości twojej, o liczbie godzin spędzanych przed ekranem telefonu, o tym, że właściwie nawet jak jedziesz za granicę na wakacje, to i tak musisz być w pracy. Chciałem Cię zapytać, czy ty w ogóle masz czas na czytanie literatury? Właściwie to nie. Właściwie to bardzo mało. I zauważyłem u siebie taką tendencję, że jeśli mam coś przeczytać, to wolę przeczytać książkę, którą już znam, którą już przeczytałem, która zapewnia mi jakąś taką trwanie, zapewnia trwanie tej mojej relacji z literaturą, a jednocześnie nie wymaga ode mnie pełnego poświęcenia takiego poznawczego. Bo ja niestety stałem się ofiarą tej sytuacji no tego, tego, tego cudu MLH, to znaczy tej erupcji popularności i jakiegoś być może też zaufania. Stałem się ofiarą w tym sensie, że no nie potrafię o tym nie myśleć. To znaczy, to jest u mnie make life harder. Ja miałem jeden dzień, to znaczy z perspektywy odbiorcy Make Life Harder miałem jeden dzień w ciągu tych ostatnich trzech lat, kiedy niczego nie wrzucałem. I to też jest nieprawda. Był taki moment, kiedy ro robiliśmy akcję sponsorowaną z Facebookiem i do prowadzenia konta MLH na Instagramie zaprosiliśmy młodego naukowca, który miał opowiadać o o sztucznej inteligencji i skończyło się tak, że ja miałem dwa razy więcej roboty, byłem wtedy na wakacjach, bo jednocześnie musiałem wrzucać i filmiki tego naukowca bardzo ciekawe zresztą, i jednocześnie, ja, ja na to mówię, zerować wiadomości, czyli czytać te wszystkie wiadomości, które przychodzą w ciągu dnia, żebym następnego dnia miał tysiąc wiadomości do przeczytania, a nie dwa tysiące. Więc koniec końców miałem dwa razy Tysiąc więcej roboty. osób do ciebie pisze dziennie? No myślę, że więcej, bo... I jeszcze każdy ci opowiada o swoim życiu przy okazji, czy to są tylko reakcje na to, co widzę? To są, to są reakcje, ale ludzie się różnymi rzeczami dzielą. Lu ludzie się dzielą ze mną na przykład dobrym dniem i piszą o tym, że coś w ich życiu się wydarzyło. Ja czasem to opublikuję, a czasem nie. Bardzo dużo oczywiście z reakcji, bardzo dużo ludzi nadsyła różne rzeczy. Ja jestem trochę jak ten taki bouncer w klubie, który mówi: Dobra, ty wchodzisz, a ty może nie wchodzisz, nie? że ten mem jest zabawny, a ten artykuł jest ciekawy, a to trzeba jeszcze zweryfikować. I taką rolę pełnia, a ludzie piszą e, naprawdę, no wiesz, no, wystarczy, że wrzucę e, czyjegoś kotka. Kotek się nazywa Łatka i ktoś tego kotka mizia. I ja za chwilę mam około, nie wiem, pięćdziesięciu takich kotków, bo ludzie też chcą się pochwalić swoimi kotkami. Więc no, 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 no jakby piszą ludzie ze wszystkim. Ja te tysiąc wiadomości, ja to tak... Y, y, Mówię pewnie w jakimś takim e, niedoszacowaniu wyraźnym, ponieważ ja mówię tylko o wiadomościach. E, Instagram jest tak skonstruowany, że on ma ten katalog wiadomości już zaakceptowanych e, i, ma, e, i ma katalog tak zwanych próśb. To są wiadomości, których jeszcze nie zaakceptowałeś. E, ludzie tam do ciebie piszą, mogą cały czas pisać, a ty ich nigdy nie przeczytasz. No i tych wiadomości w prośbach, do których ja już e, nie zachodzę, jest, on, ich przychodzi z trzy razy więcej, niż to, co dostaję w tym głównym katalogu. To już jest takie techniczne, ale to pokazuje, ile się jakby wydarza poza mną, to znaczy ile też treści mnie omija, a dwa, jak wielka jest to nawałnica. I gdybym miał czytać wszystko, takie miałem ambicje na początku, kiedy wybuchała pandemia i ja zaczynam prowadzić relacje, to ja rzeczywiście czytałem wszystko, co przychodziło i to było już nie do wytrzymania. To znaczy... Ja nie miałem snu. Ja musiałem po prostu ciągle siedzieć z telefonem. Także, Czyli ty się poświęcasz dla Polaków. Wiesz co, no, ja się. Ja na pewno robię coś, co też daje mi, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że ja tutaj tylko cierpię. Nie, to jest ciężka praca, bo to są właściwie dwa etaty dziennie, ale to jest bardzo nagradzające. Bo poza tym wszystkim, o czym mówiłem, poza prowadzeniem narracji z Polski, no masz jeszcze jakby całą przestrzeń wspaniałych jakby ludzkich inicjatyw, które, wiesz, sprawiają, że masz poczucie, że robisz coś fajnego. Są jakieś zbiórki, no generalnie no, bawimy się, no i mam poczucie, że, że poprawiam ludziom jakoś, jakoś ten dzień. No, ale tak, no. No dobrze, ale jaką książkę ostatnio przeczytałeś? E, Bo ostatnio, długo opowiadamy o tej literaturze. Ostatnio... <laughs> właśnie widzisz, jak, jak to wygląda. E, ostatnio y, czytałem... Y, y, przeczytałem jeszcze raz... Y, Dziady. E, nie. Przeczytałem jeszcze raz Welbecka. E, zapomniałem. Ty, ty, ten, jedna z grubszych książek Welbecka. E, możliwość wyspy? Możliwość wyspy. Mhm. Przeczytałem sobie Malcolma XD. Ale... To jest trochę, y, trochę do pracy, bo on pisze w sposób y, bardzo y, y, charakterystyczny, trochę jak pasty w internecie. I, y, no ale to na przykład, pastrami. No ale nie, nie, nie czytam. W sensie ostatnie y, dwa lata mojego życia to jest, to jest czas, kiedy ani nie oglądam filmów, ani nie czytam książek. Chodzę do teatru, bo y, Karolina jest aktorką, więc czasem. Bywa, że idziemy razem na jakąś premierę, ale kultura gdzieś naprawdę no, zeszła na dalszy plan. Boli. Dobrze, to jest jedno z moich życzeń dla Ciebie na 2022, żebyś więcej kultury mógł chłonąć. Dziękuję. A teraz wracamy do Sztambucha Polska. No i to będzie trudne pytanie, bo padło tutaj nazwisko Janusza Kowalskiego. Końcówka roku 2021. Na profilu, który prowadzisz, prowadzicie i na Trochę twoim zaprzyjaźnionym, nie chcę powiedzieć bliźniaczym, ale no Friends forever, profilu Tygodnika nie. E, trwały tam wybory dzbana roku 2021. No Było wie, wielu kandydatów i wiele było kandydatek. Trochę cierpiałem, mówiąc szczerze, że wydawało mi się twarde kandydatki na przykład przegrywały z jakimiś takimi bardziej miękkimi kandydatami, no ale vox populi, nie ma dyskusji. Ale wiesz pomyślałem też o takiej negatywnej trochę stronie tego wszystkiego, że właściwie można się naigrawać, nas to śmieszy, ale z drugiej strony, to jest ciągle pokazywanie tych ludzi w przestrzeni publicznej. Tak, no to jest też problem, z którym e, właśnie niedokładnie ten, bo ja, ja nie mam problemu z, z, z ekspozycją, to znaczy, z, z widzeniem tych ludzi, jeśli oni są pokazani w odpowiednim kontekście, to jest ok, To znaczy. Ty nie wysyłasz tam jakiegoś podwójnego komunikatu, że masz do czynienia z kimś niefajnym, a jednocześnie ty się z czegoś śmiejesz i ja mam raczej problem. Z Ale tym, ciągle masz to hasło angielskie: stop making stupid people famous. Tak, tak, tak. Ja mam większy problem chyba z tym, że, że mamy w jakimś sensie normalizują te postaci, z którymi się w gruncie rzeczy nie zgadzasz i które tam no, piętnujesz właściwie każdego dnia. Ech. Bo to jest to niebezpieczeństwo, że jest tam pani Justyna Socha, która niestety no, odpadła. To nawet nie były baraże, to były chyba ćwierćfinały, prawda? To była jedna. Czy tak, jedna, to były to był no, ćwierćfinały. Ale ktoś, jedna, dwie, osiem osób, pomyśli sobie, aha, jest taka osoba, to sprawdzę w internecie, co ona mówi, i na tysiąc osób jedna w to uwierzy. To jest ten rodzaj niebezpieczeństwa. To nie jest pretensja czy żal, tylko mówię o tym, jak skonstruowany jest świat, że jesteśmy sami w tej pułapce. Tak, tak. no... To, 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 to prawda, nie? ale myślę też jednocześnie, że, yy, 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 że to już nie jest tajemnica. To znaczy, ty, jakby twój yy, no, wkład no, jest taki, że ty rzeczywiście dajesz im jakąś platformę. Ty starasz się, żeby, yy, żeby ta ich obecność u ciebie była w odpowiednim kontekście, znaczy kontekście zgodnym z twoimi poglądami. Yy, ja staram się to robić i yy, jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie powinno się dawać tym ludziom przestrzeni. Jednocześnie ja wiem, że oni dostają tę przestrzeń. Jeśli ludzie, e, którzy się z taką Justyną Sochą nie zgadzają, nagle zgodnie postanowią, że nie będziemy jej dawać przestrzeni, to ona będzie dostawała tylko przestrzeń w miejscach, które się z nią zgadzają. I nagle się okaże, że nie ma tej kontry do Justyny Sochy, że jest tylko. Justyna socha, e, obrończyni ludzkości i dzieci e, przed Billem Gatesem, e, morderczymi szczepionkami. E, I nie ma tej kontry w postaci e, tygodnika nie czy Make Life Harder, e, które jasno artykułuje, że tutaj mamy do czynienia z kimś zupełnie jakby niewłaściwym, na niewłaściwym miejscu, z osobą niekompetentną. I gdybyśmy tego nie robili, to być może byłoby tak, że, że tylko byśmy oni słyszeli dobre rzeczy. Więc to jest ten problem. Jakby z jednej strony nie chcielibyśmy dawać jej przestrzeni, z drugiej strony wiemy, że ona dostaje przestrzeń, i niech ten głos po jednej stronie spotka się z jakąś kontrą po drugiej stronie. Okej, okay, przekonuje mnie to. Wybrnąłeś. A teraz chciałem zapytać, skąd znajdujesz sobie ciągły optymizm, żeby to wszystko robić? Bo myślę, że nie jestem odosobniony w, w tym rodzaju reakcji. Wielu spośród nas, kiedy się budzi rano, sięga po telefon, bo przecież tak wygląda teraz życie, że jeszcze leżysz w łóżku, a już sprawdzasz wiadomości, wchodzisz na swoje ulubione konta na Instagramie czy na Facebooku, potem idziesz do toalety czy łazienki, wciąż z telefonem w ręku, gazety się teraz czyta w wersji internetowej, wszystko się właściwie załatwia w ciągu godziny, półtorej przed wyjściem z domu, odwiezieniem dziecka do przedszkola itp., itd. I. Trzecia szklanka. Myślę sobie o tym. O. Jan Leosia? Eee, <noise> teraz niechcący powiedziałem tytuł jakiejś jej piosenki? Nie, no tam jest element szklanek w tej A, tak. Szklanki po prostu. Tak, szklanki. Szklanki. Eee, wiesz co? Jestem na, na, na bakier z Jan Klosia. muszę przyznać. Eee, jakoś tam eee, zaznajamiam się z matą. Ale Jan Klosia u mnie funkcjonuje jedynie gdzieś tam w tej przestrzeni memicznej. Nie wiem, czy ja coś słyszałem. Ostatnio widziałem filmik na TikToku, taki dosyć wulgarny, przekonujący, że poezja jest wspaniała. I ona w takich niewybrednych słowach mówiła: Zróbcie kurwa, trochę tej poezji, posłuchajcie, tu kurwa, zróbcie pierdolony hałas dla poezji. I zaczęła deklamować chyba swój tekst. Który też był taki bardzo, 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 że tak powiem, no agresywny, że tak powiem. <laughs> Także Jan Klosia u mnie funkcjonuje raczej w takiej przestrzeni, ja nie rozumiem do końca jej fenomenu, być może już jestem za stary. Rozumiem, że chodzi tutaj Uwaga, o... Uwaga, to będzie taki, jak to się mówi, że to się zdradza. Spoiler. Tak, dziękuję. Widzisz? Już za chwilę 40 Kuba. Za chwilę wszystko się zmieni. Będziesz wtedy miał szerszy ogląd na życie. E Dobra, za dużo wątków. Tak, ale, wracam ale, przez ale, jangle Osiedle, Tak? Ale, ale, no tak, tak. E co ja właściwie chciałem o tej jangle powiedzieć jeszcze, że, że, że coraz bardziej czuję, że ta, e że, że jestem na tej tratwie i, i, i odpływam od brzegu i już być może coraz mniej rozumiem, staram się Nadążać i staram się nie być dziadem, i staram się nie wypowiadać zdań, typu kiedyś to było. Jeśli coś krytykuję, to nie wiem, przysłać płytę czy coś, ale czuję, że, 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 że gdzieś tak coraz bardziej, jak mam czas wolny, to dryfuję w stronę jakiegoś takiego błogiego nihilizmu i nie chcę złać się, proszę.

Skąd tobie optymizm, że gdy się budzisz, sięgasz po telefon albo po szklankę, albo po y, y, cokolwiek innego, nie wiem, y, gazetę papierową? No to ja jestem w tej grupie, która myśli sobie: O Boże, kolejny dzień w Polsce. To znaczy, że to nagromadzenie informacji. Które jeszcze kilka lat temu byłoby właściwie niemożliwe nawet do wyobrażenia sobie, jest tak przytłaczające, że myślisz sobie nie, zostanę w łóżku, niech ten dzień minie, niech coś fajnego się wydarzy. Może wyjdę z psem, ale po prostu nie chcę, bo chciałbym, żeby moje życie było jednak, no, nie jakąś feerią barw, ale jednak, żeby było w nim trochę radości. A to jest ciągle tak samo. I właściwie nie ma takiej granicy, której byśmy nie przekroczyli już ostatnio. To prawda. E, dlatego ja staram się do spraw Polski podchodzić e, jak najbardziej zadaniowo. E, kiedy się budzę, to nie otwieram serca na polskie sprawy i, i, i nie przemyśliwuję, jak ciężki jest to poranek. Tylko zwierzęta. E, po tym kolejnym nocnym głosowaniu nawet nie. Ja to wszystko robię. Ja czytam. E, ja otwieram tę Polskę, otwieram Onet, otwieram gazetę. Jakoby Manstein, otwieram Polskę. Tak, otwieram rano tę Polskę <śmiały> jakby to wszystko do mnie trafia i staram się nie traktować tego osobiście. Znaczy, staram się podchodzić do tego, no jak do pracy. Czyli kiedy Janusz Kowalski pali Gdzie jakąś głupotę... Jest ci bliski, pan Janusz. E, no... W, Wczoraj... Nie, to dzisiaj? Dzisiaj ogłosiłem jego porażkę w plebiscycie z roku. Jakoś tak mi siedzi w głowie. Tu musimy zdradzić, że nasza rozmowa nagrywana jest tuż przed Nowym Rokiem, więc to już się z, nie tyle zdezaktualizowało, ale porażkę pana Janusza przykryły na pewno inne ważne informacje. Zapomniałem. A, ale tak, ale no... Okej, okay. jak ci z tym, że musiałeś ogłosić porażkę? Eee, Pan z panem Czarnkiem, tak? I z panem Czarnkiem. No, no było to... No było to właściwie, no to no właściwie nie wiem, co ja o tym myślę. To znaczy, zdaję sobie sprawę, że Janusz Kowalski jest dzbanem niegroźnym, podczas gdy Przemysław Czarnek jest dzbanem groźnym, ponieważ jest dzbanem decyzyjnym, ma wpływ na, na, na nasze na, dzieci. De facto. Na nasze dzieci, Aha. tak. tak takie bez, bezpośrednio. I Słusznie, że wygrał Przemysław Czarnek, ale to co mnie. Ale to jest trochę taki wybór między dżumą a cholerą. Trochę, między, trochę mm -hmm. między dżumą a cholerą, ale ja nawet powiedziałbym, że może między, między grypą, niegroźną grypą a cholerą, mm -hmm. bo jednak mamy w polityce całe. Gro polityków, którzy są śmieszni, ale trochę nie mają wpływu na rzeczywistość. Znaczy, oni mają wpływ na ten taki pejzaż śmieszkowaty, który ja gdzieś tam mm -hmm. podbijam codziennie. Ale to, co mnie, to, co mnie zastanawia, to, to jak trudno było e, wybrać tych 16 dzbanów, bo kandydatów w Polsce po tym roku jest tak wielu, że my powinniśmy zacząć od 1.64 i potem jakby. Systemem, nie powinny być rozgrywki powiatowe, potem powinny, miejskie, właśnie, dokładnie. Potem dokładnie. Wojewódzkie i dopiero byśmy doszli do I, Polski. Tak, tak. I może wtedy byśmy mieli pełen obraz sytuacji, a tak, a tak, a tak go nie mamy. Ale jak mnie pytasz o, o ten optymizm, to ja nie sądzę, żebym ja miał w sobie optymizm. Ja też niespecjalnie staram się kiedy robię malcha komunikować z emocjami, bo wiesz, zagłębianie się w te rozterki, jakie ja mam w związku z Polską, z moją sytuacją w Polsce, z sytuacją moich przyjaciół, że to myślę, że to niczemu by nie służyło. To by co najwyżej pogorszyło jakość tego, co robię, bo to nagle stałoby się bardziej osobiste, a jednak musimy, wiesz, żeby żeby, żeby wygrać, musimy mieć dystans. To znaczy musimy pokazać, że jesteśmy ponad to. Więc ja, ja, ja do tej pracy podchodzę bardzo zadaniowo. To znaczy, coś się wydarzyło, ja myślę, jak to zabawnie można skomentować. Albo jakiego mema na ten temat można zrobić. Więc, więc to mi gdzieś tam, jakby, wiesz, ten obszar poznawczy jest zawężony do, do, do poczucia humoru właściwie. Co, co jest właśnie przykre w tym sensie, że to jakoś tak e, koniec końców normalizuje zjawiska. I ja już jestem bardzo przyzwyczajony. Ja nawet jadąc tutaj zastanawiałem się, gdybyśmy chcieli stworzyć ranking e, 10 e, najbardziej kuriozalnych wydarzeń e, tego roku w polskiej polityce, to ja nie wiedziałbym od czego zacząć. Więcej już nawet nie pamiętasz, czy to było w tym roku. Reasumpcja była w tym roku? 2020. Reasumpcja była w tym roku. No tak. Tak, tak, ale tego ale jest. Po prostu zapominasz. Z, zapominasz, zapominasz, I, i, i ja się na tym przyłapuję, że, że kiedy ktoś mnie pyta, a panie, co tam w polityce, co tam w polskiej polityce, to ja trochę nie mam pojęcia. Ja musiałbym usiąść, ja musiałem sobie to spisać, bo tego jest tak dużo. Ja nie wiem, czy to jest aktualne, czy to się wydarzyło miesiąc temu, e, czy to się wydarzyło wczoraj. E, I to wszystko tak pędzi, wiesz, że dzisiaj rozmawiamy o dzisiaj, o czym my właściwie dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj rozmawiamy o... Dzisiaj to jest dokładnie przed końcem roku, żeby to było jasne. Tak, dzisiaj przed końcem roku rozmawiamy o inflacji. Mówimy e... o tym, że prezydent zawetował, ale Roz... no, nie wiadomo, czy się zapisał do opozycji. Tak. Że za chwilę Trybunał podejmuje decyzję w sprawie dostępu do informacji publicznej. Tak. Być może ona już jest podjęta, kiedy państwo nas słuchają. Tego nie wiemy. Że Julia Przyłębska była gościnią Danuty Holeckiej. Tak. <laughs> I, I wiesz, i, to, i to, jest, to jest wszystko z teraz. No I że Julio I, na i Sylwestrze. Że, w tak, że Julio na Sylwestrze, że jakaś kolejna gwiazda została ogłoszona na Sylwestrze w Zakopanym, Darulo, Jason jakiś. W każdym razie, no tym żyje teraz Polska. Nie wiem, czy ktoś jeszcze. Pamięta o pandemii na przykład? Czy ktoś jeszcze pamięta o pandemii? Czy ktoś pamięta o mailach Dworczyka? E, za chwilę nikt nie będzie pamiętał o Pegazusie. A to są, a to są e, sprawy fundamentalne i wyobrażam sobie, że, że, e, że w normalnym państwie, normalnym, ja nie, nie wiem właściwie jak wygląda normalne państwo, ale wyobrażam sobie w państwie, w którym panuje szacunek wobec prawa. Spora część tych afer, taki Pegasus, czy te maile dworczyka, one by pogrążyły rząd. On musiałby się podać do dymisji e, następnego dnia. Pewnie już by nigdy nie wrócił. Tak, mhm. tak. E, ja, ja jakiś czas temu e, przypomniałem sobie o, o pośle e, Chlebowskim, który był kiedyś posłem Platformy Obywatelskiej. E, I to był poseł, który się właściwie w ciągu tygodnia zawinął z polskiej polityki. E, po tym, jak Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł o tym że on ma jakieś niejasne relacje z, z branżą hazardową. A gdybyśmy dzisiaj przyłożyli to, co zrobił, w ogóle go nie broniąc, żeby to było jasne, do tego, czego się dowiedzieliśmy w ciągu zaledwie ostatnich trzech miesięcy, to to był, jak mawiają ludzie, pikuś po prostu. To był pikuś. To był pikuś i, i myślę, że nikt go nie pamięta. E, no tak. I gdybym się jakimś tam przypadkiem e, na niego nie natknął, gdzieś, gdzieś tam w prasie, e, to pewnie bym sobie o nim jeszcze długo, długo nie, nie, nie przypomniał. A był ktoś taki, kto został absolutnie zdyskredytowany jako polityk, ponieważ jego relacje z przedstawicielami pewnej branży mogły wpływać na kształt prawodawstwa w Polsce. No to dzisiaj to się wydaje absolutnie, jakby nikt by tego nie zauważył. Nikt by tego nie zauważył. Dzisiaj mamy taki kaliber. Taki... Czyli ty nie umiesz powiedzieć, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, mhm. ale muszę, bo skoro mówimy o poprzednich rządach, nie umiałbyś, tego algorytmu stworzyć, w jaki sposób Tusk i kopacz wpłynęli na drożyznę w roku 2021 w Polsce, czy umiałbyś? No to jest to jest już chyba dla fizyków zadanie. Atomowych, moim zdaniem. <noise> Kwantowych. Że na pewno na poziomie kwantów, mikrocząsteczek, pewnie był jakiś wpływ. <noise> Ale to jest ciągle, no myślę, że tak, że to trzeba wszystko włożyć do zderzacza hadronów, tam wymieszać i może coś, coś tam z tego wyjdzie. Nie, ale widzisz, że jakby jesteśmy w takim miejscu, w którym e, no ja już nie jestem w stanie e, zliczyć e, afer, o których pisałem w ciągu ostatniego miesiąca. E, i, I to jest bardzo niebezpieczne. Jeśli miałbym e, jakieś życzenia e, dla e, Polaków. E, wiadomo, że to zawsze jest karkołomne życzyć wszystkim Polakom tego samego, ale życzyłbym i, i lepszej pamięci na pewno, bo myślę, że, że to jest nie wiem kto to powiedział, e, e, ale że ci, którzy nie pamiętają historii, będą skazani na wieczne jej powtarzania. E, I mam wrażenie, że te afery, wszystko to, co się dzieje, że ja się trochę czuję jak w Men in Black. To znaczy. No trochę jest tak, że Polska przestała być racjonalnym miejscem, prawda? Przestała być racjonalnym miejscem i, i, i trochę już nie masz punktu odniesienia, już jakby nie wiesz, co należy, bo najważniejsze instytucje w tym państwie zostały skompromitowane, um, i, i trochę już nie ma punktu odniesienia. I wiesz, i te kolejne afery, wydaje się, że tam... Że, że, że teraz to już. Tak, tak mhm. że teraz to już, że, że to, to są te ośmiorniczki. Ale okazuje się, że nie, że, że standardy, kultura polityczna, kultura debaty zostały, że to są pojęcia, które się tak zdewaluowały, że właściwie wszystko można. Nie, no właściwie na przykład możesz być premierem rządu, który w zderzeniu z informacjami, że w laboratorium w Kanadzie udowodniono, że telefon X, telefoniker y był atakowany X razy więcej niż 30. Po prostu możesz stanąć przed kamerami i powiedzieć, że to jest fake news. Tak, ale stworzysz alternatywną rzeczy, rzeczywistość właściwie. Tak. Yy, no, tak, bo ży, żyjemy w takiej rzeczywistości, yy, że trochę nie mamy waszego płaszcza i co nam zrobić? Ale gdybyś na przykład chciał rozsądnie myśleć, to wydaje się, a propos tego, o czym powiedział pan premier, że bardziej interesujące dla obcego wywiadu byłoby hakowanie telefonów rządzących, a nie tych, którzy są w opozycji, prawda? No, zdecydowanie. Zdecydowanie, ale no, jakby idzie komunikat i to wystarczy. Na tej zasadzie działa przecież telewizja publiczna, że niezależnie od tego, jakie są fakty, jak rozstrzygające mogą one być, to to i tak nie ma znaczenia. Bo my możemy powiedzieć coś zupełnie innego, coś, czego jakby jedyny kontakt z rzeczywistością polega na tym, że, że, że osoba, która je wypowiada, jakby chodzi po ziemi. Ma garnitur i to, to jest właściwie tyle. A, a, a obecnie możemy właściwie wszystko i jest trochę taka nierealna, fantasmagoryczna rzeczywistość. Mm, przerażające. Mówiliśmy o poezji dzisiaj trochę, próbowaliśmy przywrócić poetę w tobie. Mhm. A kiedy na przykład przyglądasz się paskom w wiadomościach telewizji publicznej, to trochę zazdrościsz talentu tym, którzy je piszą. Oj, tak. Polska jest piękna, to był bardzo często powtarzany pasek tak, tak. w 2021 roku. Tak, no, no zazdroszczę, zazdroszczę. To jest rzeczywiście no, imponujące. Imponujące. Znaczy, mnie to bardziej zastanawia od takiej strony: jest wykształcenie, jestem psychologiem, i mnie to bardziej chyba zastanawia od strony psychologicznej. Um, bo ja wcześniej powiedziałem, że kiedy siadam do robienia MLH, to staram się, żeby to nie było osobiste. Staram się jakoś odciąć, od, odciąć ten komponent y, jakiejś takiej prywaty. I czy oni też tak mają, robiąc kolejne wydanie wiadomości? Czy ci ludzie też mogą. By, być może się nie różnimy specjalnie, być może oni też włączają sobie. Ten jestem w pracy, więc jakby to jest przekaz, który muszę skonstruować. Postaram się zrobić to najlepiej. Oddaję teczkę, dziękuję i idę do domu i być może, nie wiem, włączam TVN. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to działa, ale. ale z, Że tak to z siebie strzepujesz? Z, z, interesuje mnie to, jak, jak, jak dziennikarze e, telewizji publicznej no, funkcjonują tak poza. Z kolegą Wysinkiem. Doskonale ci znanym. Przygotowaliśmy wybór pasków z roku 2021. To nie było łatwe zadanie. Okupiłem je jakimś rodzajem traumy. Ale było kilka. Tak ci przeczytam, żeby cię może rozbawić, a mm -hmm. może zasmucić. Paski w głównym programie, znaczy programie, który miał być głównym programem informacyjnym, bo już dawno jak wiemy, nim nie jest. Celebryci nie czują wstydu. Na przykład mm -hmm. taki jest pasek. Albo ostatnia paróweczka w narracji opozycji. No, jest to jakiś rodzaj talentu, nie? Mm -hmm. Ale też są takie, które moim zdaniem bardzo wiele mówią o potencjale tych ludzi, którzy tworzą te paski. Europoseł na wojnie z mięsem i nabiałem. To ładne. Lewicowa droga donikąd. Huh. Opozycja obiecuje, ale nie realizuje. Okay. Jak wiadomo, opozycja rządzi, opozycja. więc. <laughs> tak. No, ale też na przykład Jan Paweł II, góralski papież. Chodził po górach. Tusk jeszcze nie wrócił, a już dzieli. <laughs> no tak, tak. Był też dobry pasek o bocianach, awanturnicy z długimi dziobami. No i mógłbym tak długo wymieniać. Czyli ty nie stanąłbyś w szranki tutaj? Myślę, że nie. Myślę, żebym, żebym nie stanął w szranki. Ale mówię, chętnie bym poznał tych ludzi. To znaczy, kto to jest? Chętnie bym... Mówiło się, że są to studentki i studenci po szkole ojca Ryzyka. No tak, tak. Pewnie to jest y, kuźnia. Kuźnia paskowych. Kuźnia paskowych. E, tak, no. Chociaż ja wolałbym inną jednak poezję czytać, szczerze mówiąc. Jakby jestem pełen uznania i podziwu dla kunsztu, ile w e, krótkim pasku można zawrzeć treści i odniesień, mm -hmm. e, takich o charakterze intertekstualnym nawet, bo ci, bo ta z parówką od razu mi od razu mi nasunęło tych parówkowych skrytożerców z Misia No tak. Czyli mają jakąś jak, jakieś podglebie wiedzy występuje tutaj. I, że występuje mi się wydaje, że to są że to są wykształceni ludzie, którzy postanowili <głama> kłamać. Po Przez to świadomie zarabiać e, na życie kłamiąc i oczywiście Pewnie stronę drugą, opozycyjną, wobec nich można też tak określić. Pewnie wielu osobom się wydaje, że, że MLH, czy wydaje, twierdzę, że mam do tego prawa, że MLH też kłamie, też może kłamać, też prezentuje jakiś jeden punkt widzenia. Trzy jeszcze sprawy są do poruszenia, a powoli zbliżamy się do końca. Pierwsza sprawa trudna. Dotyczy Twoich relacji z profilem Tygodnika Nie, mhm. który dopiero niedawno stał się takim bardzo aktywnie odwiedzanym miejscem. Chodzą pogłoski, że postanowiłeś oswoić konkurencję przez przyjaźń. Może być. W sensie, jeśli takie są pogłoski, e, to niech trwają. To znaczy, e, ja Michała Marszała e, bardzo lubię. I to od czasu, pamiętam, który to był rok 2020, kiedy Make Life Harder dostało bana. A za co był ten ban? I do końca nie wiadomo. W sensie blokada. Blokada, tak, tak. Konto Make Life Harder na Instagramie zostało zablokowane na nie wiem, 12 godzin. I pamiętam, że Michał Marszał był pierwszą osobą, która się do mnie z pomocą odezwała. Słownie chwilę później. Napisał do mnie, że ma kontakt do takiego takiego człowieka, że on już te bany przeżywał raz, drugi i trzeci, i żeby się skontaktować. I pomyślałem sobie, to ciekawe, bo zdaniem wielu pewnie jesteśmy konkurencją, mhm. a tutaj największa konkurencja jako pierwsza wyciąga do mnie rękę. I to wyciąga w taki sposób, że ja nie podaję tego do informacji publicznej, bo mam zablokowane konto. Trochę jest tak, że właściwie moglibyście być takim wzorem dla polskiej opozycji. No, myślę, że tak. No, myśmy się nawet spotkali, poszliśmy kiedyś, e, zrobiliśmy sobie double date e, i poszliśmy e, w czwórkę, ja z Karoliną, e, miałem ze swoją dziewczyną. Poszliśmy e, na kolację. Było bardzo miło. I to nawet teraz pękło. Symp sympa sympatyczni <noise> ludzie. Mhm. I no, życzyłbym sobie e, takiej konkurencji. Wiesz, jednak social media i, i ta przestrzeń e, śmieszkowo-memiczna to jest o tyle trudne środowisko, że tam troszkę. No ludzie sobie jakby nawzajem podkradają. I taka jest trochę natura memów. I miło, kiedy podkradasz i na przykład, nie wiem, podpiszesz kogoś. Nie? To jest takie e, minimum, które mógłbyś zrobić. E, jakby nie. No to jest praktyka na obu tych kątach. Tak, mhm. tak, no to jest praktyka, tak, no i my bardzo chętnie, ja bardzo chętnie odnotowuję, że ktoś mi coś wysłał, ja tam nie, wiesz, nie, 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 nie spijam tej śmietanki e, błyskotliwego humoru e, samemu i myślę, że, że Michał ma bardzo podobnie, jest taki bardzo, e, takie mam wrażenie, jest bardzo w, w porządku, jest, jest okej, ok, ok, uczciwym kolesiem. No, jakoś tak się bardzo polubiliśmy, i Michał zaproponował jakiś czas temu, żebyśmy może wspólnie zrobili tego z roku. Skoro ci sami bohaterowie pojawiali się tu i tu, więc może połączymy siłę, i ja bardzo chętnie na to przystałem. No i tak, jak mówisz, ja bym sobie życzył takiej sceny politycznej, gdzie wiesz, make life harder rozmawia z tygodnikiem mnie i to nie tylko na urodzinach mazurka, tylko po prostu wiesz, dogaduje się. Może um, te urodziny no, też były w 2021? Zapomniałem. No też, o też też był, Urodziny Mazurka. Widzisz, ile tego było? Dziękuję bardzo. Słuchaj, to jeszcze jedno pytanie, które bierze się z troski, bo ty mówisz o tej liczbie godzin spędzanych przed ekranem. E, oczy. Dbasz o oczy? Nie. Nie nie, nie. nie, nie, nie zdążyłem wygooglować, jak się dba o oczy. No, do okulisty się idzie, albo się na przykład y, zmienia w okularach te diopty. Tak, no to nie, to tego nie zrobiłam to będę musiał to... Może dzięki temu Polski nie widzisz wyraźnie, wiesz, to jest... <laughs> będę, musiał, będę musiał to zrobić, ale nie, nie, nie dbam. Jedyne, o co dbam, to o to, to, żeby pracować w dogodnej pozycji, nie obciążać kręgosłupa, hmm. z czym mam problem. Więc właściwie pracuję na leżance. I wygląda trochę jakbym, wiesz, jakbym nie pracował, jakbym odpoczywał, jakbym był wiesz, Z o, o obrazu renesansowego malarza wiesz, wdzięcząca się diwa na Szezlągu. I właściwie tylko o to dbam. A tak to o nic już nie dbam. Nie dojadasz. Nie, nie dojadam. Ale... Bardzo, bardzo nieregularnie jadam. E, i, I tak, no jestem, jestem zaniedbanym człowiekiem. No co i za coś, ale też chciałbym powiedzieć wyraźnie, że. E, że ja też bardzo dużo na, na, od MLH dostaję, y, bo ja, ja się nie muszę martwić o, o pieniądze. Ja mam bardzo dużo propozycji biznesowych. Nie ja już tak, jakby sprawę y, sprowadzając tak bardzo do konkretu. To gdyby ktoś ci zarzucał, że to nie jest praca. Tak, że to, gdyby to nie. No bo, ja, no bo ja pracuję, ja robię akcje sponsorowane i to, wiadomo, y, satysfakcja, jakby satysfakcją, ale też. Ale też ta prawda z tą popularnością y, przyszły jeszcze większe pieniądze, więc może za jakiś czas. No wiem, gdybyś zmienię, wydał ten Stastowys, to z, byłoby więcej stron i egzemplarzy niż, niż tych tomików poezji, prawda? No. Trochę tak jest. E, to na koniec pytanie o życzenia dla nas wszystkich. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. E, Fajnych memów, dużo e, gości, na Tak, mhm. no y, i. Ja bym chyba życzył wszystkim i sobie, żeby takie miejsca jak, jak Make Life Harder czy tygodnik nie po prostu nie były z czasem tak bardzo potrzebne, jak są teraz czego życzy śmieszek codzienny i poeta w procesie jakobę Manstein, który był pierwszym gościem naszego podcastu w roku 2022. Bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję. A będzie insta Instastory z naszego spotkania tutaj, tam? Czy nie? Myślę, że tak. Ok, dobra. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Książki. Magazyn do słuchania. Myślę, że to była super, w ogóle fajna rozmowa. Mówię poważnie.